Siemaneczko widzowie, z tej strony Nagielowski, witam was w kolejnym odcinku z Zombie Arm Dead War 4. Jak w tamtym odcinku pamiętacie, przekopaliśmy się praktycznie 100 tysięcy stóp pod ziemię i znaleźliśmy tam ekipę badawczą, która coś tam przed planem Z poszukała pewne źródła reliktu, czy mocy jego, czy tam coś, co dawało energię temu reliktowi do kontroli zombie. I ci i badacze szukali tego, ale nie spodziewali, ale zaskoczyło ich to, że Hitler za wcześnie wprowadził w plan Z i nie byli zbytnio na niego przygotowani chyba. No i nie wiem, co tam się działo z nimi później. Wiem na pewno, że chyba byli chyba niezbyt przygotowani, ale usprzętowili mieli naprawdę mocne i przygotowali na wszystkie możliwe ewentualności, na zawalenia i w ogóle. Dużo sprzętu, paliwa, masek gazowych, od pierona wszystkiego. No, ale plan Z trochę ich pokrzyżował plany. Ale teraz właśnie bierzemy udział w rozdziale drugim, który nosi tytuł Naziści we wnętrzu ziemi. Czyli wchodzimy jeszcze głębiej i dowiadujemy się, co, gdzie, jak daleko zaszli ci naziści. Jakbyście zapytali, dlaczego tu już mam rękę zombie znalezioną i mam już tutaj mam to, bo po pierwsze już byłem w trakcie nagrywania, ale nagle mi tutaj mój tato wlazł do pokoju i zniszczył cały praktycznie urywek i musiałem, no. I teraz zaczynam to od nowa, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakimś problemem, więc nie będzie problemem, więc zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, kliknijcie jeszcze łapkę, subskrypcję. I zostawcie jeszcze dzwoneczek, by być na bieżąco z moimi filmami. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Dobra, no to ja już tu odpalam gierkę. Tu o. Hopla. Oczywiście takie teksty i w ogóle będę wam dawał do słuchania, żebyście sobie mogli przesłuchać sobie, co tam mu Bruno mówi. The Agartha Scout report indicates they boarded up a lot of dead ends. When you hit a waterfall, you're heading the right way. No dobra, no to właśnie jak słyszeć, to dobra wiadomość dla nas, że zwiadowcy przed nami zabili deskami sporo przejść. Ale te potykacze, gówno, nie chcę tego. Tu wyjdźmy wyżej, bo tutaj są granaty. No, jak mówiłem na początku, ja już tu wiem, co tutaj, ale tu dużo rzeczy nie ma takich. Jak coś widzę spokojnie, ja nie będę wam spoilerował. Ja daleko nie zaszedłem, tam powiem wam, gdzie mniej więcej jest, będę. Chyba, albo po prostu nie będę mówił. I tylko się zmieniło to, że tutaj w tym schowku, gdzie podniosłem te granaty, były elektryczne granaty, a mam teraz podpalające. Tu już chyba nic więcej nie ma, by the way. Poza tymi szkodnikami to nie. Dobra, to chodźmy na dół. Hopla. Dobra, co tutaj? No to wszystko. Apteczkę mam, granat mam. A, jeszcze coś tam powiem wam, że jeszcze... Czekajcie, tylko weźmę sobie amunicję. Jeszcze powiem wam jedno, że na kanale prawdopodobnie pojawi się jeszcze Sniper Elite 5. Bo tak sobie pomyślałem, skoro nagrywamy sobie grę, która jest w sumie wzorem Sniper Elita, w sumie nim jest, tylko z wersji zombie, to pomyślałem, że tak trochę weźmiemy coś takiego bardziej, żebyśmy się poskradali, postrzelali nie do zombie, tylko do ludzi i nie musieli się wbijać w hordę, tylko tak po prostu strategicznie podchodzić do niektórych rzeczy. Więc no, Sniper Elite się może pojawić i mogą się też pojawić jeszcze dwa Souls-like'i. Pierwszy to jest Mortal Shield, a drugi to jest taki, który najnowszy, który wyszedł, czyli Life of Pi. I to, bo mi się spodobał ten Life of Pi, też widzę, że jakieś tam krytyki są już na ten temat, że to jest prawdziwy Souls-like, a nie jak tam Dark Souls. No, chwila. O, musiałem to zrobić. Ale dobra, nie przedłużając, po prostu zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i będziecie... I dzwoneczek jeszcze na koniec zostawcie, żeby być na bieżąco i będziecie widzieć, co się na moim kanale pojawia. Więc nie przedłużając, daję wam dobrą zabawę.
za oglądania moich wypocin. Yes, these plans indicate they were expecting to do a lot of excavation to find something very old. It's hard to pin down specifics because it's all muddled with what reads like straight up dogma. No ciekawe. Listen. O, dobra, słuchajmy. Have revealed to me a new and final epiphany. In this dark age, blood is will. You must master your conscious and subconscious mind to truly master your will. Only then will the mystic truth allow you to shape the form of the world. What a nutcase. Co? Czekajcie, tak tego coś sprawdzę. Dobra, jest dźwięk git. No, przy okazji warto czasami Bruna posłuchać, bo on naprawdę to co mówi, to naprawdę trochę może to fabułę rozjaśnić, o co chodzi w tym wszystkim. Ale dobra, już posłuchaliśmy, więc chodźmy dalej. No, szybko rozstrzelani i idziemy dalej z koksem. Tutaj tak coś brzmi, jakby coś pukało. A, właśnie. Tutaj już raczej, tutaj nic nie ma. Rękę zombie mam odhaczoną. A co to? A, to maska gazowa, myślałem, że jakiś kamień czy coś. Albo czy jakiś pająk. No dobra. O! Dobra, salwa! Muszę przeładować. Pyk. Przybliżmy. O, dobra. O, ale mu zbroję rozładowało to całą. Jest pobródek. Ej, dobra, oni mają słaby punkt. O. Nie no, ja ładuję ładne bomby sobie stąd. Albo czekajcie. O, czyli ta pięć też działa na to? Dobra, te olejki są creepy. Dobra, biorę. I tu się w miejsce zrobiło i biorę. Dobra, zróbcie przejście. Dobra, no to ja już tutaj idę dalej. Pięścią cię, pyk. Dobra, co tu mamy? O, trzonkowce, dobra, idealnie się przydadzą. Przy okazji, nie wiem, czy zrobię to zadeczkę na śmierć 30 przeciwników, bo powiem wam teraz, że tutaj już wiem, co się będzie, w tym odłamku wiem, co się dzieje. I tutaj, powiem tak, tutaj lepiej się nie skupić na tym zadeptywaniu, bo nie wiem, jak coś jest bardziej lepiej, to może to spróbować, ale powiem szczerze, jak zaatakuję teraz, to zobaczycie, jaka horda zombie będzie w moim kierunku szła. Zaraz sami zobaczycie. I się zaczyna. I teraz trzeba szybko ich tu się pozbyć, jak najwięcej. Patrzcie, ile tu idzie pełzaczy jeszcze. Ole kurde, rentgen będzie. O, czemu oko zawsze dostaje? Dobra, widzowie, teraz idzie prawdziwy Armagedon. Tych pełzaczy trzeba... O kurde. Dobra. Shit. Jezu, ile tego gówna tu idzie jeszcze. Dobra, przejście sobie zrobiłem. Dobra, jest. Wysadziłem tu ich trochę. Dobra, tu i tu. A te pełzacze to jest na masakra. O cholera, ile tego gówna idzie do mnie. Jeszcze ja nie mam czasu na wybranie granatu odpowiedniego. Jezu. Ja muszę przeładować wszystko. Dobra. Cześć. Mogę was zabić? Mogę, dobra. No to jednego dźgam.
YOLO na górę. I wracamy. Dobra, wybieramy granat odpowiedni i rzucamy. Zobaczymy. Ej, ten granat się sturlał. Dobra, teraz lepiej go rzucę. O kurde, ale to ich sponiwierało teraz. Dobra. Dobra, załaduj to, co mamy jeszcze. To jest wszyscy? Dobra, jeszcze tu załadujmy ten karabin. I teraz weźmy sobie całą amunicję. No, mówię szczerze, co to wyzwanie będę robił chyba później, jeśli się uda, bo naprawdę teraz to jest męczenie się z tym zadeptywaniem, jak nie wiem. A teraz jeszcze, że teraz taką masę, jak widzieliście, masa zombie na mnie szła, to ja się musiałem jeszcze skupić. A powiem, że to dopiero początek, tam jeszcze, tam niżej to jeszcze będzie ich jeszcze więcej iść. O, jeszcze raz ta ręka tu chodzi. No dobra, to ją zniszczymy. Aż cholera. Dobra. Tak profilaktycznie tą sobie tą rękę niszczę. Jak nie wiem, czy słyszycie ten telefon, ale to już nie będę tam nic zrobił. Ten telefon przez po chwili przestanie dzwonić. To nie do mnie nic, więc... Dobra, załadujmy shotguna na maksa. Dobra. Dobra, to ja tu już idę dalej. Dobra, o, zawalone przejście mamy. It must have caved in after the dig was abandoned. On the plus side, there should be explosives nearby. The probe is still safe. No, użyjmy tych ładunków. Zbierzmy sobie wszystkie trzy. Dobra, tu sobie jeszcze załadujmy rewolwer. Nie wierzę. Ja nie wierzę w to. Kurde, ja nie wierzę. Generator. Ej, powiem szczerze tak. Ja tu przechodziłem wcześniej, jak wtedy tam, jak wam mówiłem. Ja nie zerknąłem tu pod most, a tu dokumenty leżały. Ja pierdzielę. Jakbym później podchodził, bym nagrywał kolejny odcinek, to bym pewnie mówił, że no, dokumenty były ważne miejsce, ale ominąłem je bardzo mocno. Dobra, wszystko podrzucone. No to odpalamy. I lecimy. O, zaczyna się. O cholera, ile tego gówna tu idzie. Dobra, odwrót. Dobra, jest, git. Dobra, trzeba te pełzacze załatwić w pierwszej kolejności. Albo wiecie co, niech podejdą do tej skrzynki. Z tej z ładunkami wybuchowymi, będzie trochę więcej... I... Dobra, poszło. O, przedłużacz. Jest, już mam tą umiejętkę. Co, jeszcze umie dwa razy na tego samego. O kurde, kultyści. O kurde. Nie wiem, ja już do nich mówię kultyści po prostu. Dobra, muszę iść tu na górę. Jezu, widzicie, ich jeszcze tu idzie? Czekajcie, idzie tu jeden. O Jezu, dobra. Jest za dużo, za dużo. O cholera, jest ich tu za dużo. Rzucam granat, tutaj, o. Proszę, żeby się tylko nie stoczył, dobra, nie stoczył się. Dobra, nie, zabijam jednego. Dobra.
Noż cholera, ty! A, Jezu, ile ich tutaj. Dobra, teraz strategicznie muszę ich załatwić. Dobra, ładujcie. Tam widzę, że jeszcze biegną ci żwawi. Dobra, ładujmy. Tędy nikt nie idzie, dobra. Weźmy jeszcze amunicję i bierzemy tą drugą broń. I bierzemy Garanda. Dobra, wyładowaliśmy się. Dobra, o! O ty ciulu! Już dychasz mi na oczach mych. Dobra. Jeszcze ciebie tu trzeba... Jakby tylko teraz cię mógł w podbródek zaatakować. Taki pancerny, wystarczy tak jak głowę podniesie do góry, to już można go zabić. O, jeszcze ostatni chyba zombie, który tu idzie. Dobra, to idealnie przeładujemy sobie całego Garanda. No i fajnie, dobra, bierzemy jeszcze ostatni raz tu ammo. Dobra. A, jeszcze ten zyje. Dobra, to zrobimy tak. Dobra. To już chyba wszystkie zombie na tym obszarze. Ale i mam nadzieję, że mnie dobrze będziecie słyszeć, jak podczas tej walki gadam. W razie co, to coś tam zgłośnie, ale dobra. Chodźmy dalej, ale to jeszcze tego jeszcze zdepczmy. Ale powiem wam tu. Ta pozycja do zdejmowania tych trzech fanatyków jest dobra. Jak szybko ich tak rozwalisz nim te serca, to już nie będę tworzyć tych rozcieczonych. O kurde, co tu jest? Czy to jest pentagram? O kurde, ty. Co tu tyle szczurów robi? Czy tu jest serce na środku? O kurde, to jest faktycznie serce. Dobra. Ech. Idź dalej w kierunku tuneli. Dobra. No dobra, chodźmy. O, Schweiger! O kurde, ale dobrze. Dobrze, że go słychać. Dr. Schweiger, is it really you? O. Schweiger, we can hear you. It's Bruno. The team are deep underground. We may be on our way to find the source of the relic. God see, thank. Oh. The relic must have left some kind of residue on you. I can track the energy you are generating. O, to dobrze chyba, że nas widzi przez tą energię. If you find any concentrated source of occult power, I may be able to focus on it. Perhaps this gives me a way. O kurde, się przerwał się sygnał, kurde. Merda, I think we lost the signal. It's good to hear that he has survived. Let's hope we can bring him back. O! Mistrzostwo! 30 na 100. Dobra, chodźmy. Dobra, ja się cofnę trochę. Dobra, załatwmy z Garanda szybko. Ul, rentgen, ciekaw... No, to było szybki rentgenik, nie powiem. Dobra, zdeczmy. O. Dobra, zabiliśmy. Oj, przy okazji coś wybuchło jeszcze. Dobra, zdeczmy sobie kolejne zwłoki. Dobra, załadujmy shotguna. Tu ten nie żyje. A tu? A co to? Pociągnijmy dźwignię, może coś nam to da. Okej, dziwne to trochę. W sumie nam ci to nic nie dało, w sumie.
Ale dobra, no ale dobra, no o, tu coś jest. O, i właśnie do tego momentu tutaj doszedłem, więc tutaj, no, dużo nie straciliście, więc no. O, boski dodatek. To są te lalki, co tam nic nie dają. Ta jedna w środku. Co to jest? Otwórz szczelinę. Mówiąc szczerze, nie chce mi się na razie. Nie widzę sensu, by otwierać na razie tą szczelinę. A i tak pewnie jeszcze dużo będzie przy zombiaków przede mną. Więc chodźmy dalej po prostu. O kurde, dowódca. Cześć, przestań tym nim kiwać, bo muszę to w serce trafić. Dobra, idą kolejni. Dobra. Dobra, weźmy samo. Dobra, rewolwer. To na pewno nic nie ma w tym korytarzu? Chwilka. O, trochę mikrofon sobie podsunąłem. Dobra. Co jest? Tu strasznie dużo tych świec i... No i wiadomo, tych flag nazistów i jeszcze tych z czaszkami. A tu co to? Kolejny rytuał. Jeez, ile oni tych rytuałów tu od rytuałów odprawiali? No zapewne w chuj, no ale... Ale tu teraz, ale im, mam przeczucie, że im bliżej zbliżamy się do celu, tym więcej takich pentagramów znajdujemy. No tu też jest tego sporo. Te czaszki. Kurde. O, te tych ruin kołasek. Ty, faktycznie. Ej, no faktycznie ruiny, o kurde. Ty, dobra. Zaraz dowiemy się, o co chodzi, tylko... Dobra. Zabijmy tych tutaj najgębniarzy. Co jest? Czemu tu tak świeci reflektor? Pewnie coś tędy będzie iść, ale tu widzę, że już są szkielety, czyli... Niezbyt dobrze się to coś kończyło dla kogoś. Jeszcze no komiksu nie znalazłem, a to wyzwanie to już na razie schrzeni, chrzanie na razie, ale dobra. Wracając do fabuły dalej. Kurde, to są faktycznie, to są jakieś tu podstawy, patrzcie, tu jakaś rzeźba, jakiś nie... O, właśnie, posąg, czyje to dzieło właśnie. Patrzcie, tu są takie jakby filary, takie o. I tu coś jest. I tu ty, tu jest chyba wielki pentagram na ziemi. Albo mi się zdaje. No to co, odpalamy machiny, widzowie? Chyba odpalamy. Jakiś generator, albo zasilanie. Jak tu dziecko, bo już ogniwa krwi. No to chociaż wiem jaką energią. W ten sposób naruchowanie tajemnego generatora. Ty, gdzieś był tu list, tam te notatki podnosiłem, to tam była wspominka o tym... O tym... generatorze jakimś. I chyba kluczu? Czy nie, instrukcji odpalania chyba. Ale coś się tu otworzyły się przejścia teraz. Musimy tam iść. Chrzanie te lalki. No więcej was jeszcze tu będzie iść. Czekajcie, mam pomysł. Dobra. Ty, kurde, patrzcie co zrobiłem. A, wysadziłem beczkę i od razu cały strop poszedł. O kurde, dobra, to był dobry pomysł. Tędy już nie przejdą, dobra. A przy okazji, ty, komiks. Czyli duża zwierzyna. O, ciekawe. O kurde. Nie ze mną te numery.
Jak trzymam gnata w rękach, to lepiej nie podchodzi zbytnio blisko. Nie. No, ile jeszcze was tu będzie wychodziło? Jezu, jak duża była ta ekspedycja ich? Ja się pytam, ile tu, jaka to duża ekspedycja była, że tu tyle ich jest, aż tutaj, o. Dobra, o, jest zbiornik krwi. Mam paliwo, dobra, cieszę się. Dobra. That's more she said. Dobra, chodźmy zanieść ten tutaj energię i wsadźmy już ją do tego jednego zbiornika. 50%. Dobra, 50% to nad spoko, to jeszcze drugie 50 i mam full. Dobra. O, nie wytrzymała. No, nie wytrzymała na pewno. Dobra, chodźmy po prostu. Przepraszam was na chwilkę, ale moja siostra się tam pytała, więc no. Więc chodźmy dalej. A, ej, tu. Albo zróbmy to. Zabójstwo wybuchem, potrójne zabójstwo. No. I nie ma problemu. I przepraszam za tamto, ale moja siostra się tu mnie pytała i no to wam to utnę pewnie. Jeszcze jeden zapalający. Dobra, mam porówno. I kolejny zbiornik. Co jest? Dobra. No dobra, fajnie, załatwieni. Dobra, i ładujmy drugi bionik. Uchu, tajemny generator. No dobra. Gotowi widzowie, by odpalić ten tajemny generator? Więc do dzieła. Uruchomiony. Wywołuje jakąś reakcję. No teraz to nie takie trudne, ale... Co jest? Nie. Ale tu na raz wchodzi. Tunel z Hitlera do... Co to za miejsce? Uważaj, że to jest w reliktu. Przed plan Z był częścią czegoś większego. To miejsce, ale... Oszukali się chciarze. No to nic, no, no dobra, no. Serio, Schweiger, możesz to wykorzystać? To dawaj. Kurycz, nie podoba mi się zbytnio. Tu jest, ile hit idzie. Schweiger, nie zabić mnie. I wyjdź mi, nie umieraj teraz, Schweiger, błagam cię. Jeszcze tu od boku idą. Dobra, palą się. O kurde. Dechajcie, bo ja ledwo co widzę. No, ale dobra, to... Nie, no, jakoś to... Daję sobie z nimi radę, no ale dobra. Dobra. Dobra, lecimy na to. Kurde, trochę głośniej jest tutaj, nie powiem. Czekajcie, sobie słuchawki muszę przyciszyć. Dobra, trochę przyciszyłem, bo strasznie głośno jest przy nich. Co to było? Nie, no pełzacze.
Kurde, ja muszę uciekać w kopalnię. O kurde, nie, tu, nie, tu, nie, tu. Czekajcie. Oj, przepraszam, kichnęłem. Kurde. Oni mnie tu zapędzą w kozi róg zaraz. Kurde, wyłączyłem. Ajajaj. Nie, nie dam rady z nimi. Za dużo ich tu idzie. Jezu, nie. Jestem martwy już, jestem już. No i dupa, zginąłem. No kurde, bo patrzcie ile ich tu poszło. Z 30 chyba w moim kierunku poszło. No dobra. Trudno się mówi. Ja nie wiedziałem gdzie już stanąć, bo oni tak się rozleźli po tym miejscu. Dobra, pozbądźmy się tych ciężkich, bo ci ciężcy są problematyczni. Dobra, macie to. Dobra, muszę się pozbyć tych ciężkich, bo ci ciężcy są problemem. Dobra. Dobra, się palą. Dobra, kolejny granat. Czekajcie, tutaj tych tego załatwię. Dobra, dosyć cię taką zadźgę. O! O kurde, przeszedł tędy. No tu grenadierzy jeszcze idą. Nie no dobra, to już trochę przesada. No kurde, jak ja bym się skupić na ataku, jak tu ich jeszcze tylu idzie. Dobra, wiecie co, chrzanie to. Załatwię grenadierów na początek. No kurwa mać. No nie, no kurna! O nie! Spierdzielać ode mnie! No ile was jeszcze matka tu miała? No kurwa wyjebane! Wracać w niebyt! Albo w odbyt! Zabijecie standardowo! Jezu, ile was tu jeszcze przyjdzie? Mam nadzieję, że YouTube mi tego nie zdemotyzuje. No już kurde, nie mogę trafić w nich. No jeszcze tego brakowało. Dobra, wiecie co? Gdzie ten kutas? O, tutaj. Dobra, już się kończą, ale dobra. Może nieraz poziom tej gry nie jest zbyt wysoki, ale jak taka grupa zombie idzie do mnie, to jest trochę czasami problem. Dobra, załaduj to szybko. Dobra, załatwiaj. Dobra. Dobra, jest. Rozprawiłem się z nimi w miarę. Jezu, dobra. Mamy tu jakąś skrzynię z amunicją czy coś, bo ja na... O, jest. Ja się wypstrykałem ze wszystkiego, kurde. Może się wam widzowie wydawać, że tym, no wiadomo, poziom gry nie jest zbyt trudny, ale jak się w takim małym przestrzeni respi tyle pełzaczy opancerzonych, to jest po prostu z masakra, bo pełzacze, kurde, są wytrzymalsze jeszcze, a jeszcze chodzą przy ziemi. I w dużej grupie potrafią naprawdę być niebezpieczni. A ci opancerzeni no po prostu są twardzimi skurwysynami i trzeba ich trochę mocniej obić. No ale dobra, otworzyły się drzwi. O kurde, co tam jest? Ty, co tu za machina? Dobra, ja idę to zobaczyć. Jestem aż ciekawy, co tam się kryje. Co jest? Jakie tu jest wielkie? Scouts seem to have focused their excavation. This must have been what they were looking for. Everything's so big. No kurde. Giant door set into the stone. More of these statues too. Something about their position seems strange. Look almost as though they're trying to break out of here. No faktycznie. Something left this place dark and abandoned.
Perhaps it is related. Może to jacyś pradawni bogowie, którzy zrozumieli zrozumieli swój błąd i próbowali uciec z tego miejsca, no ale nie dali rady. Dobra, zobaczmy co tu jest tu. Oj, ja już widzę, że tu będzie dużo plantowania tych przeciwpiechotnych min. Ale powiem tutaj tak, że naprawdę tu jest już dla mnie trochę było trudne, ale dobra. Zadaj główny obszar, zbadaj, dobra, źle przeczytałem. Dobra, chodźmy po prostu zbadać, bo już widzę, że trochę czasu mam na nagraniu. A nie, czekaj. A, tak coś czułem. Dobra, włączmy to. Mamy za się. Dobra, chodźmy. Dobra, to. Ja pierdzielę. No znowu to samo. Dobra. Dobra. A, jeszcze. Jeszcze snajperzy, dobra. Dobra, już coś słyszę. Nie no, ciebie tu. O kurde. Dobra, ja stąd spadam. Dobra, robimy tak. Jest to za dużo ich tutaj jest. Ja tu zginę, widzowie. Albo nie. Dobra, biegnie coś za mną. O kurde. Dobra, zdążę sztukę. Dobra, lecimy. Co jest do chciula? Ej, no to jest nie fair. No to jest nie fair, no. Za dużo tu wszystkiego jest. To jest za dużo tego gówna wszędzie. Nie mogę. No i dupa, zginąłem. Ja pierdolę. Dobra, jest, mamy punkt. Zdychaj. Nie, dobra, nie, to jest nie do wykonania dla mnie. Kurde, no. No już kurde, no. Ja pierdzielę, no! Za dużo ich jest! Dobra, wiecie co, dobra, widzowie. Powiem wam to szczerze teraz, że ja utnę wam ten moment, jak ja po prostu już znalazłem wszystkie przedmioty kolekcjonerskie. Dla mnie tu jest ich za dużo. Nie zrobię tego tak na odcinek. Po prostu utnę wam ten moment, jak już będę kończył. Włączę wam nagrywanie, jak już będę kończył to, bo teraz tego ja nie zrobię. Jest tego za dużo, jest ich za dużo dla mnie. To ja po prostu, dobra, widzimy się po cięciu po prostu. O, witam was widzowie po cięciu i już udało mi się ogarnąć mniej więcej ten burdel. Zabiłem tych specjalnych żołnierzy i zostało mi to tylko ci taki pomniejsi i trochę kilka pełzaczy. Więc się przeciągam jeszcze jedną dźwignię. Aha, czyli jeszcze jedna sztuka. Czyli jeszcze to nie koniec, widzowie, o Jezu. Ja już słyszę, co coś nadchodzi. O, ciebie tu jeszcze kurna brakowało. Dobra.
Nie, no nie, no nie, znowu. Dobra, lecimy. Jezu, tego jest naprawdę... Kuźna, ile snajperów? Dobra. O, traw, rzesz. Dobra. O, ciebie wezmę, zabiję. Dobra, widzowie, damy sobie radę, damy sobie radę. Jest, mamy tego rozkurwiacza, dobra. Niech spróbują podejść teraz. Oj, ty. No. Ej, ty skąd oni? Nie ma. Co jest? Dobra, tą zasadkę widzowie przeżyjemy. Dobra. No to już widzowie będzie już wygrana chyba. O nie. Jezu, ja prawie bym... Jezu. Nie wiecie, widzowie, ile ja się namęczyłem, żeby to przejść wszystko. Bo ja zaczynam od samego początku. Zapytacie się czemu? Bo jak widzieliście tutaj, jaki to był pierdolnik tu był? Jak ja się respiłem, to się respiłem w środku akcji, bo przyciągnąłem te dwie dźwignie od razu na sprincie. Dobra, muszę użyć sobie tej... O, tego zabójstwa, by się zleczyć trochę. Dobra, przeładujmy. O, wejdź do schronienia, no nareszcie. O Jezu, widzowie. Ja pierdzielę. Ja się kurde napociłem, by to przejść wszystko. Ja ten poziom przechodziłem od samego od schronienia. Żeby i tutaj. I se wszystko rozgraniczyłem, bo patrzcie, jak zabiłem tego rzeźnika i genera, to przyszedł jeszcze ten pyroman. I ja, no i dałem mu radę oczywiście, jak widzieliście. Ale wiecie, ile tu pełzaczy chodziło? Snajperów to kurde, przyszło tyle, że naprawdę. Ja musiałem ich szybko załatwić, trzech w jednym miejscu musiałem załatwić, żeby się nie rozleźli. Ale dobra, teraz już mamy... Chwilowy spokój. Jest to? No dobra, to już... O ja to potykacze. Sprawdzę jeszcze, widzowie, co tu takiego jeszcze jest. Dobra, to już takie rzeczy, których bym nie wykorzystał, bo wszystko działo się zbyt szybko. Dobra. Ale tak se, o weźmy pode... Dobra, punktów nie... Dobra, to chodźmy już normalnie. Tej piły to ja nie wiem, czy bym użył, mówiąc szczerze. Ta piła nie jest taka se. A do tego? Jak ja mam się dostać? Znaczy, mogłem się do tego dostać? A zobaczmy, co to było w ogóle. Jezu. Co do czego to jest? Naprawiający... Ja pierdzie, to by mi trochę by pomogło. No dobra, nie skąd miałem wiedzieć, że to tu jest. Dobra, weźmy ammo. Załadujmy i chodźmy do tego schronienia, widzowie, bo już naprawdę to już jest no męczące. No. O, i od razu złoto, dobra. No. Oprócz wyzwania, ale to wyzwanie to jest już tutaj, to było naprawdę męczące. Jakbym skupił się robić to wyzwanie, to ja bym się namęczył.
Naprawdę, że, bo tutaj poziomy to wyglądały, że takie hordy po prostu szły w moim kierunku. Ale dobra, przeszliśmy to i dobra, no to już na ten moment kończymy i mam nadzieję, że wam się podobało patrzenie na moje wypociny, jak starałem się przejść te fale zombie. Więc widzimy się w następnym odcinku, więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, kliknij przycisku subskrybuj i kliknijcie jeszcze dzwoneczek, by być na bieżąco. Więc mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!